Cześć kochani, tu Kinia i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak już widzicie po tytule, wiecie o czym odcinek będzie. Nie jest to łatwe do nagrania, długo się zastanawiałam, czy to nagrać, czy nie. Czy to wiecie, zostawić, puścić płazem, czy jednak o tym trochę porozmawiać. I stwierdziłam, że warto będzie trochę o tym porozmawiać. Warto będzie trochę porozmawiać o tym, lepiej to zrobi mi. I lepiej to zrobi niektórym osobom. Nawet dokładnie nie wiem, od czego ja mam zacząć, więc po prostu myślę, że zacznę od początku, od samiusieńkiego początku, a potem przejdziemy do tych okrutnych komentarzy. Dobra, zacznijmy od początku. Jak to, o co tu w ogóle chodzi? A więc już Wam mówię. Jak wiecie, na YouTubie teraz bardzo sławnym challenge'em jest Hot 16 Challenge. Jest to challenge, co już mówię challenge. Jest to po prostu takie wyzwanie, że trzeba nagrać 16 wersów piosenki. Myślę, że każdy z Was o tym wie, ale jednak troszeczkę wytłumaczę, bo może ktoś nie będzie wiedział. Trzeba nagrać 16 wersów piosenki, udostępnić to na swoim jakby kanale, nominować kolejne osoby, no i wiecie, to tak leci, leci, leci. Każdy siebie nominuje, na przykład wiecie, ktoś zaśpiewa, nominuje kolejne osoby, które muszą zaśpiewać swoją wersję, no i tak leci, leci, leci. No i po co to w ogóle jest? Jest to oczywiście zbiórka, znaczy Hot 16 Challenge. Jest to po prostu taki rozgłos dla zbiórki, dla szpitali, dla lekarzy na walkę, jak wszyscy wiedzą z czym, z kim. Także jest to po prostu zbiórka pieniążków, najłatwiej tak powiedzieć po prostu, zbiórka pieniążków. No i na początku to się zaczęło od raperów, od profesjonalistów, tak? Wiadomo, muzyka, Hot 16 Challenge, śpiewanie. Czyli od razu przychodzą na myśl, że nagrywają to muzycy, nagrywają to piosenkarze, raperzy, profesjonaliści, którzy się tym zajmują na co dzień. No i od nich się to zaczęło i bardzo ja podziwiam takie osoby, które śpiewają na co dzień i w ogóle. Zaraz do tego dojdę, dlaczego. No i tak po prostu po kolei jedna osoba zaczęła, nominowała kolejne osoby, kolejne, kolejne, kolejne. No i doszło też oczywiście do youtuberów, doszło też coś takiego, że brzydka 16 challenge. Jakoś mnie do tego nie nominowano, mnie nominowano do Hot 16 Challenge 2 i też się zastanawiam, dlaczego do Hot 16 mnie nominowano, a nie do brzydkiej 16, bo jak wiecie, ja w żadnym stopniu nie porównuję się do raperów ani do piosenkarzy, w żadnym w ogóle stopniu. Ja jestem zdania, że oni to zrobili jak najlepiej potrafią i zrobili to zarąbiście. Ja to, wiecie, zrobiłam tak, że zaraz o tym porozmawiamy. No kurde, jestem początkująca. Ja na początku, jak już wiedziałam, że zostali nominowani do tego youtuberzy i to tak już się rozrasta na skalę właśnie na YouTubie, że youtuberzy to robią i nagle Roxana Węgiel, pozdrawiam Cię bardzo Roxana, jeżeli to oglądasz, nominowała też tiktokerów, takich tych większych, no i ci większy tiktokerzy nominowali mnie. I myślałam, że będzie brzydka 16 z tego, a jednak byłam do 16 normalnie nominowana. Nie wiem do teraz, dlaczego tak się stało. Dużo osób też pisało komentarze, że dlaczego nie brzydka 16. Słuchajcie, nie mam pojęcia, dlaczego nie brzydka 16. Ja byłam pewna, że jak będę nominowana, to będę nominowana właśnie do tej brzydkiej 16, no ale byłam nominowana do normalnej 16, także no tutaj chyba nie będziemy się teraz kłócić i w ogóle. 16 to 16. Liczy się pomoc, tak? Nieważne jaka 16, liczy się po prostu ta sama zbiórka jest. Czy brzydka 16, czy choć 16, jest ta sama zbiórka. No i zostałam do tego nominowana, właśnie Roxana Węgiel nominowała trzech tiktokerów, no i jeden z tych tiktokerów, których nominowała Roxanka, nominował mnie, także czuję się, jakby mnie nominowała sama Roxana Węgiel, także czuję się dobrze. Nie, no nie to, że ja sama mi Roxana, ale po prostu tak blisko i jest mi fest miło, no ale nieważne. No i oczywiście, jeżeli już nominują Cię do tego, masz 72 godziny na nagranie tego Hot 16 Challenge, właśnie na ułożeniu 16 wersów, zaśpiewaniu ich i dołączeniu do tego jakiegoś krótkiego teledysku, bo wiadomo, 16 wersów, to zazwyczaj ten Hot 16 Challenge trwa minutkę. No i nadeszła kolej na mnie. No i słuchajcie, ja, blondyna, youtuberka początkująca, ile jestem na YouTubie? Od listopada, od grudnia, od vlogmasa zaczęłam nagrywać tak porządnie, czyli ile? Grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Pół roku jestem, niecałe pół roku jestem na YouTubie. Mam tam jakieś swoje zasięgi, te 160 tysięcy subskrypcji. Na TikToku mam 2,7 miliona, to już jest trochę więcej, na Instagramie ponad 200 tysięcy, to też jest, mam jakieś zasięgi, tak? Także wiedziałam, że jeżeli nagram ten Hot 16, to pomogę, bo mam te zasięgi, mam moc, tak? Też mogę pomóc. No to stwierdziłam, że kurde, skoro mam te zasięgi, głupio tego nie wykorzystać, żeby pomóc innym ludziom. Także mówię, dobra,
nagram to. Było mi bardzo trudno, bo robiłam to pierwszy raz, było mi bardzo trudno wymyśleć tekst, co to w ogóle go zaśpiewać. Słuchajcie, ten tekst było mi tak trudno wymyśleć. Dziękuję jeszcze raz, tutaj miałam kolegę, który ma takie profesjonalne studio do nagrań, bo on właśnie zajmuje się nagrywaniem piosenek, także bardzo dziękuję za udostępnienie tego studia i za pomoc. W opisie wkleję Wam link do jego Instagrama, serio, bardzo dziękuję, buziaczki. Pomógł mi napisać właśnie tekst, to było bardzo, bardzo trudne. Pomógł mi znaleźć beat odpowiedni, powytłumaczył, jak to wszystko zrobić. Ile ja spędziłam? O 12 się z nim spotkałam, nagrywałam piosenkę, skończyłam o 19, czyli ile? No trochę sporo tutaj spędziłam u niego czasu, tak? Także ja myślę, 6 godzin to 6-7 godzin siedziałam i nagrywałam piosenkę, która trwa niecałą minutę, bo tak naprawdę ile ta moja wersja? Minuty 15 trwa, gdzie tam jeszcze jest podziękowanie z nominacji, nominowałam inne osoby, czyli niecałą minutę trwała piosenka, którą nagrywałam 6-7 godzin. Nagranie takiej malutkiej piosenki po raz pierwszy, jeszcze nagrywałam to po raz pierwszy, zajęło mi 7 godzin i już po prostu płakałam nad tym mikrofonem, stałam i płakałam, że ja już nie chcę, że ja już nie mam siły, bo to jest naprawdę powtarzanie, śpiewanie jednego wersu, powtarzanie go, robienie, o Jezus Maria, to jest naprawdę multum pracy, potem wysyłanie tej piosenki do, jak to było, mix masteringu, nie pamiętam, co się mówiło, do po prostu takiego pana, który to wszystko jakby montuje, dodaje trochę tego autotuna, bo wiadomo, że ja nie mam głosu do śpiewania, nigdy nie śpiewałam, to bez autotuna to by brzmiało ble, ble. No i właśnie nagrałam tę piosenkę tego samego dnia. Byłam nagrać teledysk, wróciłam do domu o 19, nagrałam jakieś urywki. No i mój brat właśnie montowaliśmy, to mój brat jest moim montażystą. No i stwierdziliśmy, że te urywki, które ja nagrałam, są jakieś takie, wiecie, no. No nie takie. No i już kiedy my to stwierdziliśmy, dostaliśmy w ogóle te nagranie mojej 16 o godzinie 23. O 23 właśnie stwierdziliśmy, że no jest trochę nie tak. No i ja się na nowo malowałam, ubierałam się, to już było po 24, kiedy ja byłam gotowa. I szliśmy do garażu po tej 24, o 2-3 dopiero skończyliśmy to nagrywać, wróciliśmy do domu. Mój brat montował to od godziny 3 do 8 rano, a o 12 było na kanale. Czyli słuchajcie, pracy było multum, tak naprawdę można powiedzieć, że w ogóle nie spałam. Nie spałam, bo miałam dużo do roboty, nie spałam, bo byłam w stresie, jak wy to przyjmiecie. Nie spałam, bo się po prostu cieszyłam, że pomagam. Cieszyłam się, że zrobiłam to, byłam z siebie dumna, że udało mi się, że wiecie, pierwszy raz w ogóle takie coś, wow, udało mi się to zrobić. Pomogę, tak? No i tutaj zaczynają się schody, zaczyna się temat odcinka. Hejt. Nigdy nie sądziłam, że ludzie zjadą mnie za to, będą życzyć mi tego, żebym nie żyła, tylko dlatego, że chciałam pomóc. Że nagrałam coś, dzięki czemu zbiera się pieniądze na szpitale. Że życzą mi śmierci za to, że chciałam pomóc. I płakać mi się chce, wiecie? Chce mi się naprawdę płakać, bo to jest przykre, to jest chore, to jest nienormalne. Ja Wam tutaj będę wyświetlała komentarze, słuchajcie. Tutaj będą latały komentarze, jakie zostały napisane w moją stronę o Belgii, w moją stronę pod filmem Hot 16 Challenge, gdzie głównym tutaj powodem, dla którego to nagrałam, była pomoc. I głównym powodem, dla którego wszyscy youtuberzy nagrywają, jest pomoc. A Wam nie pasuje. Te komentarze, to jest... Maria, to jest po prostu masakra. Ja nie umiem tego wytłumaczyć. Moja 16 trafiła na kartę na czasie. W najlepszym momencie była na 7 miejscu na karcie na czasie. Słuchajcie, łapki w dół leciały jak powalone. Łapki w górę oczywiście też leciały, ale w dół to po prostu było ich multum. Same hejty. Nie tak! Za dużo autotuna. W ogóle pomijmy te, które są obelgami i wyzwiskami, ale były jeszcze hejty typu za dużo autotuna, za dużo tego, nie rymujesz, nie umiesz śpiewać, nie śpiewaj, weź ty tego. Ile razy można powtarzać, że ja nie jestem profesjonalistką, czy ja kiedykolwiek powiedziałam, że jestem raperką? Czy ja kiedykolwiek powiedziałam, że miałam styczność z muzyką? Tak samo jakby teraz raperowi, piosenkarzowi, który z zawodu jest właśnie piosenkarzem, kazać montować film na YouTube'a. No kurde, wy myślicie, że on by to zmontował? Wiadomo, żeby jakoś zmontował, ale nie byłoby to tak profesjonalne. Tak samo ja, tak samo mnie dać w rap. To są dwa inne światy w ogóle. A takie komentarze, mnie po prostu przerażało to. I to na początku ja myślałam, że to po prostu piszą małe dzieci, ale to pisali też dorośli, normalnie ludzie. Ja byłam po prostu w szoku. A komentarze? Jesteś debilką, ty tępa szmato.
Ja nie będę tego powtarzała, ja nie będę tego powtarzała, po prostu tutaj je widzicie, nie będę tego powtarzała, bo YouTube mi zdejmie ten film, a tu nie o to chodzi, ja chcę po prostu pokazać światu, jacy wstrętni są ludzie, bo tego się nie da inaczej opisać. Słuchajcie, ja rozumiem, jakby te jeszcze hejty i w ogóle były pod jakimś innym filmem. Nie wiem, jak ja bym coś zrobiła, nie wiem, jak ja bym po prostu jakiegoś vloga normalnego nagrała, gdzie by nawet nie było powodu do hejtowania. Tam se piszcie te komentarze. Ale pod filmikiem, gdzie ja pomagam? Gdzie ja wpłacam pieniądze? Gdzie ja zachęcam do wpłacania pieniędzy na walkę dla szpitali, dla lekarzy? Wy tam piszecie, że mi śmierci życzycie? Że ja jestem tępa? Że to nie takie, to nie takie? Ludzie! Ja nie mam słów na to, naprawdę. Przepraszam, zdenerwowałam się. Miałam bardzo dużo wiadomości na Instagramie, czemu nie było odcinków w kinie, czemu nie ma odcinka, czemu nie ma odcinka. Bo po co ja mam nagrywać odcinki? Ja po prostu przez ten tydzień, przez który nie było odcinka, ja siedziałam i ja się za głowę łapałam, jak ja patrzałam na komentarze pod Hot 16 Challenge'em moim. Ja się po prostu za głowę łapałam. I nie ukrywam, było mi naprawdę przykro i nie jedną łzę uroniłam. I może ja mówię, że ja się nie przejmuję hejtem i w ogóle... Bo tak było, do czasu. Do czasu naprawdę złapało mnie to za serducho okropnie. Ogromnie mnie to złapało za serducho, że ja chciałam pomóc, spotkałam się z takim czymś. Słuchajcie, jeżeli tak nasz świat będzie wyglądał, to nikt nie będzie chciał pomagać i nikt nie będzie pomagał. Bo jeżeli człowieka spotyka kop w dupę za to, że on chciał pomóc, nieważne jak chciał pomóc, czy to zrobił źle, czy dobrze, tak samo, czy ja dobrze zaśpiewałam, czy ja fałszowałam, czy nie fałszowałam, czy ja miałam taki tekst, nie taki, ja chciałam pomóc. I pomogłam. Ja wpłaciłam pieniądze. Nie wiem, czy ktoś wpłacił, czy nie wpłacił, ale ja wpłaciłam. I chciałam Was zachęcić, żebyście Wy też wpłacili te pieniądze. A spotkałam się z czymś, czego nigdy bym się nie spodziewała. Wstawiając moją 16, oczywiście liczyłam się z hejtem, że wiecie, po prostu osoby, które... No nie są dojrzałe, będą pisały właśnie, że o, tutaj rymy nie takie, nie takie. Ale żebym ja się spotkała z takimi komentarzami, które Wam się tutaj wyświetlają, ja nigdy o tym nie myślałam. Nigdy. Nie pomyślałam, że spotka mnie o taki hejt za taką rzecz. Jeszcze raz powtórzę, gdyby te komentarze były pod innym filmem na moim YouTubie, okej, ale pod filmem, gdzie ja pomagam, to nie jest ani trochę normalne. Przepraszam, kochani, przepraszam naprawdę za to, że uniosłam głos, że jestem trochę emocjonalna w tym filmiku, ale postawcie się w mojej sytuacji. Wy wiecie, że ja jestem taka pozytywnie nastawiona dla ludzi, ja mam bardzo dobre serduszko i w ogóle i chciałam pomóc i postawcie się w mojej sytuacji, że siedziałam tyle godzin nad tą piosenką, starałam się i w ogóle i spotkało mnie takie coś, że ludzie piszą takie rzeczy, takie, a nie inne. Bo to... Chyba te komentarze, które ja wymieniłam na początku, przed chwilą, ja nie będę tego powtarzała, jeszcze raz mówię, bo nie chcę, żeby YouTube mi zdjął ten film. To jest przesada. To jest gruba przesada i takich rzeczy nie życzę się najgorszemu wrogowi. Dziękuję, kochani, za obejrzenie tego filmiku. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o tym. Czy to było na miejscu, czy to nie było na miejscu, czy ja przesadzam, czy ja właśnie przesadzam, czy jesteście tego samego zdania jak ja, że to te osoby przesadziły, czy to ja przesadziłam. Nie wiem, dajcie po prostu znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Z chęcią poczytam. Jeszcze raz dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Czerwony przycisk na moim paluszku. Jeżeli jest szary, to jest dobrze. Jeżeli jest czerwony, to... No i co? Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru, zależy kiedy to oglądacie. No jeżeli jeszcze jesteście tutaj, to odsyłam Was do mojej właśnie 16. Link właśnie pod tą 16 jest w opisie do zbiórki, jeżeli możecie, wpłaćcie, każda złotówka się liczy. Pa, pa!